3, 2, 1, pora na inspiracje, inspirowanki. Kochani, nadchodzi październik, pora więc pokazać Wam, jak go sobie zaplanowałam w moim planerze. To jest planer pełen czasu, od Pani swojego czasu, puderniczka. Tutaj pokazuję Wam z boku, jak on już wygląda, ponieważ mamy wrzesień. Tu są oddzielone karteczkami 4 tygodnie września. No i tutaj już mamy miejsce na październik. Dobra, no to zabieram się za pokazywanie października. O. Naklejki październikowe, oczywiście ze sklepu Bullet Dragon, wzbogacone minimalnie też innymi, chyba z Akszona. Tak się prezentuje październik, jest mocno, mocno dyniowy, wykorzystałam prawie cały dyniowy zestaw, ten, który Wam pokazywałam jakiś czas temu na Instastory. Zostały mi tam jeszcze jakieś arkusze, to Wam też je pokażę. Tym razem październik zaczynam trochę inaczej. Zrobiłam stronę tytułową po tej stronie. Tutaj mam ogólną rozpiskę. I tak, zaczynamy statystykami. Potem mamy właśnie ogólny plan miesiąca z takimi najważniejszymi wydarzeniami, które w tym miesiącu mam nadzieję, że się odbędą. Potem jest taka malutka tabelka, którą wkleiłam do zrobienia w przyszłym miesiącu. I tutaj tak, tutaj mamy priorytety na październik. To są te zadania główne. To jest taka naklejka, którą się... O, taka indeksująca, którą można sobie tak przykleić i po obu stronach napisać nazwę miesiąca. Tutaj są zadania na październik. I to są te główne, a tutaj są takie dodatkowe, które jeszcze może mi pewnie na bieżąco wpadną. Tutaj mam listę książek, które przeczytam w październiku. Zostało mi miejsce, więc wkleiłam sobie rozpiskę wydarzeń klubowych na tajnej grupie klubowej Pani swojego czasu. Tu będę zapisywała filmy, które oglądam. To są seriale. I tutaj zwracam uwagę, bo niektórzy już chyba przy prezentacji tych naklejek mi mówili, pisali, to nie jest ilość odcinków seriali, tylko to jest ilość dni w miesiącu, tak? Od 1 do 31. Na górze jest tytuł, a tutaj zaznaczam sobie po prostu dzień, w którym dany serial oglądałam, nie odcinek, tylko dzień. Tutaj jest strona przeznaczona na najpiękniejsze chwile w danym miesiącu. To są moje trackery, to są te moje ulubione dyńki, o którym Wam mówiłam, trackery różnych rzeczy i tutaj tak samo. Po prostu zaznaczam sobie kropeczką dzień, w którym daną rzecz realizowałam. O, tak to wygląda w całości. Tutaj jest strona, na której zapisuję różne rozwojowe rzeczy. Tutaj już mam zaplanowane te, które się wiem, że odbędą i będę w nich uczestniczyła. No i wiadomo, dopisuję jeszcze na bieżąco inne. Tutaj są takie malutkie, krótkie listy rzeczy do kupienia, pomysłów, filmów, które będę nagrywać na YouTubie, rzeczy, które trzeba zrobić, czy tam na przykład do sklepu. Ponieważ Marcin oczywiście nie prowadzi swoich list, prawda, i planera, więc ja muszę wszystko za niego do sklepu planować. No, tak to wygląda. To są książki, które, znaczy premiery, o których już wiem, które się w tym miesiącu ukażą. No, jeszcze będę dopisywać, wiadomo, na początku miesiąca, na początku października. No i część oczywiście książek przeczytam na Legimi. Tu pokażę tak z góry, to jest rozpiska taka social mediowa. Tu mamy te krótkie notki na bloga, tutaj mamy długie, podzielone na kategorie, zdjęcia na Instagramie i filmy na YouTubie. No i to wszystko, i to jest cały miesiąc. Przy okazji powiedzcie mi, znaczy napiszcie mi, czy mam zrobić przegląd już zakończonego, wypełnionego całego września, to znaczy zarówno tych stron miesięcznych, tych, które Wam teraz pokazywałam, wrześniowych, tak,
jak i każdego po kolei tygodnia. Czy chcecie taki film? Dobrze, a tutaj mamy już pierwszy tydzień października. No właśnie, do naklejek tych ze sklepu dołożyłam sobie jeszcze taśmy washi. Nie wiem, skąd jest ta w kropeczki, bo ona już jest starsza. Ta wąska jest kupiona też w Actionie niedawno. No i tutaj mamy tak, na górze mamy rozplanowane poszczególne dni i takie najważniejsze wydarzenia w tych dniach. O. Tutaj mamy listę zadań. Po prawej stronie są zapisane zadania, po lewej stronie mamy te krateczki, w których sobie zaznaczam realizację. Tutaj co do niektórych, to już mam tak zaznaczone delikatnie, bo wiem, że w tych dniach mają one być zrealizowane. Tu będzie lista książek, które czytam w tym tygodniu. No i też oczywiście monitorowanie w danym dniu. No i naklejka z rzeczami do zrobienia w przyszłym tygodniu. I jeszcze poszczególne dniówki. Niektóre już są wypełnione, zaplanowane bardziej, niektóre mniej. No wiadomo, dziś nagrywam, dziś jest piątek. Ten film ukaże się właśnie w poniedziałek. Tak, mam na poniedziałek, zaplanowałam wczoraj nagranie tego filmu, ale potem sobie przypomniałam, że przecież w poniedziałek przed południem idziemy do lekarza i raczej nie będzie na to czasu, dlatego nagrywam w sobotę. No i tak, mamy tutaj zaplanowany tak wstępnie poniedziałek. Po prawej stronie strony są plany, rzeczy do zrobienia. Po lewej stronie jest oś czasu z naniesionymi na tej osi czasu wydarzeniami, które będą miały miejsce już o określonej godzinie. Dzięki temu wiem, ile czasu i kiedy, jakie bloki przypadają mi na realizację zadań pozostałych. Tutaj z arkusza wykorzystałam naklejki na wodę i takie kwadraciki na zapisywanie pogody. I tu już zaplanowałam sobie webinar, to znaczy, no, który obejrzę oczywiście. Tutaj tak samo jest wstępnie zaplanowany wtorek. Po prawej stronie rzeczy do zrobienia, po lewej stronie oś czasu z zaznaczonymi już konkretnie wydarzeniami. No i tutaj się zacznie kolejne wydarzenie, warsztat, w którym będę brała udział. Tu mamy środę, czwartek, one są jeszcze zaplanowane na razie, tak wiecie, wstępnie. Kolejne dni tak samo. Tutaj jest poniedzieli, ta ostatnia strona, na której sobie wklejam zawsze kolaż zdjęć najważniejszych z danego tygodnia. No i teraz tak, po takim planowaniu zostało mi na tydzień, zostały mi tak, te kartki z tymi takimi fajnymi, różnymi ozdobnikami, które będę sobie jeszcze właśnie w tych planach dnia umieszczać. To jest jedna z moich najbardziej ulubionych stron z tymi kółeczkami, z czynnościami. Tu już część kółeczek wykorzystałam, ale one też będą właśnie na cały tydzień. Tak, tu już mam trochę odciętych takich z tych zużytych stron. Jeszcze mam naklejek ozdobnych. Listy chyba wykorzystam do właśnie zapisywania też planowania tych czynności dziennych. Tutaj są kolejne takie ozdobniki. Tutaj mamy jeszcze o czynności różne. To na sobotę i niedzielę do zrobienia. I dwa arkusze naklejek tych ozdobnych, które będę sobie jeszcze wykorzystywać. No, lecą naklejki. Lecą. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda mój zaplanowany wstępnie październik. To znaczy tak, październik jest zaplanowany już szczegółowo, wstępnie pierwszy tydzień października, a Wy dajcie mi znać, bardzo proszę, czy chcecie obejrzeć taki szczegółowy przegląd września po jego zakończeniu, już właśnie z wypełnionymi tymi wszystkimi rzeczami. A, mogę jeszcze Wam pokazać z tych tabel takich wstępnych, z takiej ogólnej rozpiski miesiąca, to tutaj był wrzesień i wyglądał tak, a tutaj mamy październik, który wygląda tak. No i oczywiście jak coś się jeszcze pojawia, to sobie zaznaczam, a listopad jest na razie, tak wiecie, na brudno. A tak już wygląda na czysto. I tak wygląda moje planowanie października w różowej pudelniczce. Do usłyszenia.